Przemocy domowej, osoby z myślami samobójczymi, po próbach samobójczych. Znajdują tu nie tylko dach nad głową. Dach nad głową to jest jakby taka poboczna pomoc. Główna pomoc to jest pomoc psychologiczna, pomoc socjalna, pomoc prawna w ograniczonym zakresie i pomoc pedagogiczna. Głównie prowadzimy terapię rodzin, terapie indywidualne, wsparcia dla osób w różnych sytuacjach życiowych. W ośrodku przez cały czas przebywa kilka osób. 15 osób, na tyle osób jest przeznaczony na hostel. Przybywają tutaj obecnie głównie matki z dziećmi. Na uroczyste otwarcie ośrodka przybyli przedstawiciele władz miasta z prezydentem Jackiem Krywultem, przedstawiciele władz powiatu, a także biskupi kościołów rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego. Ten dom działa całodobowo. Działa całodobowo i działa faktycznie w sytuacjach kryzysowych. Tutaj nie ma godzin otwarcia, zamknięcia tego domu, tylko każdy, kto jest w potrzebie, są to często kobiety, które muszą uciekać z dzieckiem w nocy. Są to ludzie, którzy, tak jak ostatnio był pożar w budynku, gdzie trzeba było natychmiast tych ludzi gdzieś przygarnąć. I ten dom jest dla tych ludzi, tych biednych w danym momencie, tych potrzebujących pomocy jest strasznie, jest bardzo, jest zawsze otwarty i zawsze można tutaj znaleźć pomoc. Dyrektor ośrodka starą siedzibę wspomina z dużym rozrzewnieniem. Tamto miejsce darzymy ogromnym sentymentem. 11 lat tam funkcjonowaliśmy i oprócz tego, że rzeczywiście dojazd był utrudniony, brakowało nam sal terapeutycznych do pracy psychologicznej i to wiąże się z tamtą siedzibą dużo, dużo ciepłych naszych wspomnień, dużo takich momentów, w których udało nam się coś załatwić dla drugiego człowieka, co jest niesamowicie ważne. Wierzy jednak, że w nowym miejscu uda się rozwiązać problemy życiowe równie dużej ilości osób. Inteligentna energia w polskich miastach to tytuł forum zorganizowanego dziś w Bielsku-Białej, poświęconego zagadnieniom oszczędzania i zarządzania energią. Jest reprezentowany zarząd tutaj Energy City, który ma siedzibę w Brukseli. Mam zaszczyt być jako przedstawiciel Bielska również członkiem tego zarządu. Występował pan Seren Meller, który jest przewodniczącym sieci europejskiej. Był również dyrektor wykonawczy pan Gérard Manien. Przedstawiali doświadczenia i plany dotyczące rozwoju tej sieci europejskiej. Na konferencji są również przedstawiciele polskiej sieci Energy City z panem Andrzejem Czerwińskim. I przedstawialiśmy również tutaj koncepcję, w jaki sposób na szczeblu krajowym możemy wspomagać gminy w ich działaniach związanych z efektywnością energetyczną. Forum nieprzypadkowo zorganizowano w Bielsku-Białej. Nasze miasto może poszczycić się kilkoma osiągnięciami w tej dziedzinie. Coraz bardziej staramy się wprowadzać nowe technologie. Przykładem tego może być chociażby koncepcja krytej pływalni, którą budujemy na osiedlu karpackim, gdzie będziemy już wykorzystywać pompy ciepła do poboru ciepła z wód odpływowych, po to, żeby nie tracić tej energii. Podobna koncepcja będzie zastosowana w drugiej pływalni, w basenie budowanym na Złotych Łanach, gdzie tam w ogóle cały basen będzie ogrzewany pompami ciepła z wód przepływających w rurach miejskich. My w tej chwili po prostu rozważamy również koncepcję zastosowania kolektorów słonecznych, zastosowania ewentualnie odwiertów geotermalnych. Natomiast są to po prostu przyszłościowe technologie, nad którymi musimy się zastanowić i zbilansować je dokładnie. Unia Europejska, również w pewnym sensie ustawodawstwo krajowe, idzie w tym kierunku, żeby ułatwiać i stwarzać instrumenty finansowe i organizacyjne umożliwiające wdrażanie takich technologii. Uczestnicy forum dyskutowali m.in. jak zwiększyć zaangażowanie polskich miast w efektywne zarządzanie energią. Polska w ramach dyrektyw zobowiązań europejskich ma do roku 2010 uzyskać w strukturze produkcji energii około 7,5% produkcji z odnawialnych źródeł energii, tak zwanych naturalnych źródeł. No, w tej chwili brakuje nam około 5%. 5% w produkcji energii w kraju to jest mniej więcej tyle, ile średnie województwo zużywa. Wyobraźmy sobie, że powstaje województwo, które mamy wyposażyć w ciągu 4 lat w odnawialne źródła energii. Problem jest następujący. Zobowiązania podejmuje rząd, podejmuje państwo. Natomiast tak naprawdę odnawialne źródła energii to tysiące źródeł lokalnych, nad którymi tak naprawdę mogą
tylko panować samorządy. Jeżeli nie będziemy mieli instrumentów odpowiednich, jeżeli nie będzie środków finansowych na wsparcie w fazie inwestycji, gdzie faktycznie te inwestycje są droższe niż konwencjonalne, to niestety nie będziemy mogli realizować tych założeń tej polityki. A że warto oszczędzać energię, pokazuje choćby przykład Bielskiej Termy. Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy chyba jednym z nielicznych, jak nie jedynym miastem w Polsce, gdzie poprzez konsekwentną politykę tą energetyczną, współpracę z przedsiębiorstwem Terma, doprowadziliśmy do tego, że nie wzrosły ceny energii w ciągu 3 lat. Mało tego, spadły mniej więcej około 1%. Jeżeli chcemy powiedzieć, że inflacja w tym czasie wynosiła około 12%, to możemy śmiało powiedzieć, że doprowadziliśmy do obniżenia kosztów energii w mieście o 12%. Wychodzi z tego, że działaniami organizacyjnymi, merytorycznymi, doprowadziliśmy do tego, że rodzina, przeciętna rodzina w mieście oszczędza około 150 do 200 zł rocznie na wydatkach na ogrzewanie, na energię cieplną. I o to przecież chodzi. My bardzo cenimy tych wszystkich, którzy przysparzają budżetom miejskim kilku milionów na przykład z dotacji. Natomiast nie potrafimy doceniać tych, którzy swoją pracą potrafią zaoszczędzić w budżecie miejskim kilka milionów. Właśnie użyłem takiego sformułowania, że z punktu widzenia księgowości ci, którzy załatwiają dotacje, są bohaterami. Ci, którzy oszczędzają taką samą kwotę, w zasadzie z punktu widzenia finansów nie istnieją. Od 3 do 9 października w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Kazimierza Wielkiego trwać będą 3 dni otwarte. Będzie to doskonała okazja, by poznać zwierzęta, które obecnie przebywają w schronisku i być może zdecydować się na zaadoptowanie któregoś z nich. W ciągu tych dni otwartych, powiedzmy, ta adopcja jest na średnim poziomie, ale te dni otwarte owocują adopcją w późniejszym terminie. Przychodzą dzieci całymi szkołami, całymi klasami, przedszkola przychodzą. One widzą, że w schronisku są zwierzęta różne. Nie tylko stare pieski, tak jak to potoczne jest mniemanie, ale są i szczeniaki, są i kocięta, są i pieski rasowe i to owocuje potem adopcjami, bo nie każdy jest zdecydowany w momencie akurat w październiku od tego do tego wziąć pieska, ale jest na przykład zdecydowany wziąć pieska na wiosnę i na wiosnę do nas wraca. Ten przemiły piesek właśnie dziś znalazł nowy dom. Na adopcję w schronisku czeka jeszcze wiele psów i kotów. Poznajmy kilka z nich. Czeka na adopcję taki piesek, mieszaniec, mały Simba. Bardzo miły piesek, grzeczny, oddany przez właściciela z powodu jakiejś alergii bodajże w rodzinie. Bardzo miły, wdzięczny piesek. Chodź Simbusiu. Na adopcję czekają też suki różnej wielkości, od małych do dużych. Młodziutka Gina, która nawet roku nie ma. Tutaj taka pomieszana husky, tutaj starsza Diana, która też straciła swój dom. No i inne takie już nasze rezydentki, które są u nas dłużej, natomiast te są niedawno przyjęte do schroniska, także zapraszamy serdecznie do zabrania ich od nas. No jak widać w schronisku bywają też pieski rasowe, ten akurat jest rasowym pieskiem rodowodowym, młodym, bo ma dopiero 2 lata, no ale no, ma pewne tendencje do ucieczek, dlatego wymaga solidnego kojca i odpowiedzialnego pana. Ale zachęcamy, bo piesek jest bardzo miły, po szkoleniu i do wzięcia. Jak się nazywa? Korsarz. No. No, w schronisku są oczywiście też koty, no i szczególnie sporo w ostatnim czasie przybyło kociąt. Także zachęcamy serdecznie do zabrania takiego małego przyjaciela. Kociątka są odrobaczone, nauczone czystości i urocze. Ja ludzi zachęcam, żeby brali parami kocięta, bo się lepiej bawią się razem, wychowują się lepiej, także zachęcam zawsze, żeby parkę wziąć. 2 kocurki mogą być, czy tam parka. A kot jest naprawdę niekłopotliwym zwierzaczkiem. Może być, oczywiście, nie trzeba go wyprowadzać. Wystarczy mu kuwetka, drapaczka, miseczka z jedzonkiem i jest bardzo miły. Sam sobie znajdzie miejsce w mieszkaniu i nie jest naprawdę kłopotliwy.
Odwiedzający schronisko będą mieli okazję nie tylko na zwiedzanie. Organizatorzy przygotowali także kilka atrakcji. Konkursy dla dzieci, loterie fantowe, kiermasz artykułów zoologicznych. Prowadzona będzie także akcja informacyjna dotycząca opieki nad zwierzętami. Efektem ubiegłorocznych dni otwartych, oprócz kilku adopcji, było też zaopiekowanie się przez jedną z klas stałym rezydentem schroniska, pieskiem o imieniu Dziadek. Bo już mamy takie sygnały, że w tym roku będziemy mieli kolejnych podopiecznych, adoptowanych przez klasy, jakieś konkretne. Zabranie zwierzęcia ze schroniska musi być jednak decyzją bardzo przemyślaną. Pracownikom schroniska wcale nie chodzi o to, by jak najwięcej zwierząt trafiło do nowych domów, ale o to, by jak najwięcej zwierząt trafiło do właściwych domów. Do ludzi, którzy nie znudzą się nimi jak pluszowymi zabawkami, po czym w najlepszym wypadku oddadzą z powrotem do schroniska, a w najgorszym porzucą gdzieś w lesie. 3 października 2005 roku, Puls Bielska. Piątą rocznicę istnienia obchodzą oddziały noworodków i położniczo-ginekologiczny Szpitala Wojewódzkiego. W pierwszej prywatnej szkole podstawowej imienia Stanisława Wyspiańskiego odbyło się pierwsze w historii szkoły pasowanie na uczniów. Spektakl Piękna i Bestia nagrodzono na festiwalu w Ostrawie. Zapraszamy. 1 października 5 lat ukończyły oddziały Szpitala Wojewódzkiego noworodków i położniczo-ginekologiczny. Oddział ginekologiczno-położniczy i noworodkowy rozpoczął swoją działalność w sierpniu 2000 roku, ale to był okres przygotowawczy do otwarcia oddziału, które nastąpiło 1 października 2000 roku. 2 października urodziła się pierwsza dziewczynka w naszym szpitalu, to była Natalia Kruczek. Od tego czasu, to jest okres 5 lat, w naszym szpitalu urodziło się 8111 dzieci. To jest takie małe miasteczko. Pierwszym dzieckiem narodzonym w 6 roku istnienia oddziałów jest Adrian. Jestem bardzo zadowolony. To jest pani pierwsze dziecko? Nie. A można wiedzieć, które? Trzecie, pierwsze są bliźniaki. Oprócz tego jeszcze były 3 porody. Porody normalne, dzieci są zdrowe. I oddział właściwie przeciętnie w miesiącu wrześniu urodziło się 142 dzieci. Przeciętnie właściwie w każdym roku od 2000 roku, to znaczy od początku działalności, kiedy w pierwszym roku urodziło się 422 dzieci, zawsze mieliśmy powyżej 1500 urodzeń w ciągu jednego roku noworodków. Nowocześnie wyposażony oddział noworodków przyjmuje pacjentów z całej Polski. Szpital jest szpitalem nowoczesnym, odpowiadającym wymogom XXI wieku. Posiada niezbędną aparaturę gwarantującą bezpieczeństwo i prawidłowy ten okres porodowy w szpitalu. Odpowiada to wymogom drugiego stopnia referencyjności, to znaczy począwszy od USG, poprzez rezonans magnetyczny, tomografię komputerową, wszystko jest możliwe do osiągnięcia w tym szpitalu, nie stwarzając żadnych kłopotów, żadnych trudności. W naszym szpitalu rodzą się i przychodzą na świat dzieci matek pochodzących z całej Polski i nie tylko z Polski. Oddział ginekologiczno-położniczy stara się zapewnić rodzącym matkom i ich nowonarodzonym dzieciom jak najlepsze warunki. Rzeczywiście praca jest ciężka, wymaga olbrzymiego skupienia. Dzięki temu, że relacje nasze są bardzo dobre, myślę, że ta praca pozytywnie jak gdyby wpływa na nasz wizerunek i wizerunek oddziału tutaj w Bielsku, jak i również w powiatach do nas przyległych. Pracujemy od tych 5 lat dosyć intensywnie, stale jak gdyby zespół pogłębia swoje kwalifikacje zawodowe. Są asystenci wysyłani na przeróżne specjalistyczne kursy. Wprowadziliśmy w przeciągu tych 5 lat poród rodzinny, wprowadziliśmy poród w wodzie. No, staramy się o coraz to lepszą aparaturę, ciągle mówimy tylko o porodach, jak gdyby zapominając o tym, że
Jest tu również oddział ginekologiczny, który wykonuje bardzo dużo zabiegów operacyjnych, bardzo dużo zabiegów krótkich. Prowadziliśmy histeroskopię, laparoskopię na tym oddziale, czyli to są jak gdyby mniej inwazyjne zabiegi. Poród w wodzie może odbyć każda kobieta, która wyrazi na to ochotę, a lekarz nie stwierdzi żadnych przeciwwskazań. My staramy się jak gdyby segregować te pacjentki, ponieważ cała literatura światowa, jak i również ludzie, którzy już od wielu lat się tym zajmują, uważają, że nie każda kobieta i nie każdy poród może odbyć się w wodzie. Są porody, które przewidujemy pewne powikłania, są porody, w których przewidujemy pewne problemy, które mogą wystąpić i wtedy jak gdyby nie proponujemy takiej pacjentce odbycia takiego porodu w wodzie. Pierwsze dziecko rodziłam normalnie, siłami natury, więc mam porównanie i uważam, że jest to jednak dużo lepiej, aczkolwiek jest to inaczej. Bo jednak przy nacięciu rodzi się szybciej, prawda? Przy tych partach dziecko szybciej, ale przy porodzie w wodzie później czuje się o wiele lepiej kobieta jednak. Nie jest tak wyczerpany organizm i to krocze nie jest takie obolałe, także polecam poród w wodzie. Jubileusz pięciolecia mącą nieco tradycyjne, już można powiedzieć, problemy związane z finansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ale do tego ordynatorzy zdążyli już przywyknąć i nie wpływa to w żaden sposób na ich pracę. W pierwszej prywatnej szkole podstawowej imienia Stanisława Wyspiańskiego o profilu artystycznym odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. To tym ważniejsze wydarzenie, że było to pierwsze pasowanie pierwszoklasistów w historii szkoły. Rok szkolny 2005-2006 to pierwszy rok działalności placówki. Realizujemy program taki, jak zaleca Ministerstwo Oświaty. Oprócz tego mamy szereg zajęć dodatkowych, zajęć pozalekcyjnych. Dzieci rozpoczynają zajęcia od 7:30 do 8:00, zajęcia dydaktyczne właściwie od godziny 8:00. Jest 18 godzin tygodniowo zajęć dydaktycznych, natomiast po zajęciach dydaktycznych dzieci spożywają posiłek i ponadto mamy szereg zajęć dodatkowych pozalekcyjnych. Jest to nauka gry w tenisa, nauka pływania, rytmika, taniec, zajęcia z ceramiki, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i nauka języka angielskiego. Dzieci odrabiają w szkole zadania domowe i wychodzą z rodzicami o 16:00, pozostawiając zeszyty i podręczniki w szkole, odrobione zadania, mają czas na spędzenie wspólnie z rodzicami czasu. Nauczyciel, pracując z dziećmi, ma pełny komfort od strony psychicznej, obserwacji dziecka we wszystkich dziedzinach życia. To znaczy w czasie zajęć plastycznych, w czasie pracy na lekcji, na basenie, gdziekolwiek, cały czas jesteśmy z dziećmi do godziny 16:00. Pomagamy w jego kłopotach, rozwijamy jego zdolności zainteresowania. Rozmawiamy o jego problemach, radościach i troskach. Dzięki właśnie ilości godzin, jakie dzieci tu spędzają, idą do domu zrelaksowane, zadowolone, o czym świadczy integracja po miesiącu. Przy moim długoletnim stażu jestem sama zdumiona reakcją dzieci, współpracą, koleżeńskością, przyjaźnią, jaka się tu powstała między dziećmi. To, że szkoła rozpoczyna dopiero swoją działalność edukacyjną, nie oznacza, że nie ma w niej dzieci ze starszych klas. Oczywiście są. Właśnie ci starsi uczniowie przygotowali dla swych młodych kolegów powitalne przedstawienie. W przedstawieniu pierwszoklasiści wystąpili gościnnie. Zaśpiewali piosenkę o samych sobie. Mam 7 lat i jestem wesoły.
Awansowanie na ucznia to niewątpliwie ważne wydarzenie w życiu siedmiolatka. Można wreszcie poczuć się choć odrobinę dorosłym. Mianuję cię uczniem klasy pierwszej prywatnej szkoły podstawowej o profilu artystycznym imienia Stanisława Wyspiańskiego. Najbardziej się podoba, jak piszemy szlaczki w zeszytach. I co, wychodzą? Tak. I co jeszcze? Już słowa piszemy i literki też w zeszytach. No jest dobrze, fajnie jest. A co jest? No, panie, mi się podoba też, że są długie przerwy. No przede wszystkim to jest jedyna możliwość dla mnie, dlatego że ja pracuję i tutaj w tej szkole ma po prostu zapewnione to, co jest dla mnie najważniejsze. O, tutaj jest mój mały pierwszoklasista. Przede wszystkim są odrabiane zadania, jest język, jeżdżą na tenisa, na pływanie chodzą, czyli ja nie muszę się o nic martwić, a wszystko jest po prostu tak, jak należy. Ta przyjazna szkoła, bezpieczeństwo, jakie tutaj się ma wrażenie i opieka nad dziećmi. To znaczy pierwszy raz spotkałem się z dzieckiem, które o 16 nie chce iść do domu. Kolejną nagrodę zdobył Bielski Teatr Lalek Banialuka. Nagrodzonym spektaklem po raz kolejny jest przedstawienie Piękna i Bestia. Przypomnijmy, że spektakl został już nagrodzony Złotą Maską 2005 za najlepsze przedstawienie roku dla dzieci. Tym razem nagroda jest jak najbardziej międzynarodowa. Międzynarodowe jury przyznało ją reżyserowi spektaklu Marianowi Pecko. Na Międzynarodowym Festiwalu Lalkarskim Spektakulo Interesante w Ostrawie. Festiwal odbywał się w dniach 19-24 września. Jury obejrzało aż 35 spektakli, w tym 20 konkursowych z 12 krajów: Belgii, Niemiec, Słowacji, Polski, Czech, Francji, Węgier, Bułgarii, Hiszpanii, Korei, Brazylii, Japonii. W tej silnej stawce bielski spektakl uznano za najciekawszy. Ach!